Szanowni Państwo, oczywiście pewnie większość z Was wie, że w tej chwili wchodzi nowa dyrektywa, że zmienia się ogromnie prawo i przepisy pracy ze zwierzętami, że odbyła się ogromna debata, częściowo merytoryczna, częściowo bardzo zakłamana. Naukowcy byli w niej odsądzani od czci i wiary. Ja o tym ustanowionym prawie dziś nie będę mówił. Raczej się skoncentruję na tym, co leży u podłoża całego tego ruchu, całych tych zmian. To znaczy, na jakim tle i skąd biorą się potrzeby modyfikowania prawa dotyczącego doświadczeń na zwierzętach i czy w ogóle potrzebne jest takie prawo, albo czy w ogóle potrzebne są doświadczenia na zwierzętach, bo różne strony tego konfliktu wyrażają bardzo różne opinie. I od razu na wstępie muszę też się samookreślić, to znaczy zwierzęta fascynowały mnie od wczesnej młodości i zawsze wiedziałem, że chcę jakoś badać ich zachowanie, ale kiedy doszło już do tego, że zostałem naukowcem, stwierdziłem, że nie wystarcza mi opis zewnętrzny i że powinienem i mam prawo też jakoś zgłębiać mechanizmy, które stoją za tym zachowaniem, więc podjąłem jakby świadomą decyzję robienia doświadczeń na zwierzętach. Nie zmieniając swojego bardzo pozytywnego do nich stosunku i radości z oglądania ich w innych sytuacjach. Będę mówił wiele o złożonych relacjach ludzi ze zwierzętami, gdzie ten sam człowiek może bardzo różnie odnosić się do różnych grup zwierząt, ale po pierwsze trzeba powiedzieć, że w tej chwili duża część opinii publicznej po prostu kwestionuje w ogóle prawo tego, żeby człowiek jakby używał zwierzęcia do czegoś, na co zwierzę się nie zgodziło. Oczywiście zgodzić się verbatim nie może, więc jest to warunek nie do spełnienia. Argument jest taki, że my się od zwierząt niczym nie różnimy, więc dlaczego byśmy mieli ich używać? Moja odpowiedź jest taka, jeżeli się niczym nie różnimy, to one nie zadają sobie takich pytań, dlaczego byśmy mieli sobie je zadawać. To znaczy, to jest wewnętrznie sprzeczny argument. Albo czymś się różnimy od zwierząt i wtedy mamy pewne prawa i wiele obowiązków, albo tak jak one możemy dowolnie dysponować innymi osobnikami, o ile nam się tak podoba i możemy. Każdy, kto ogląda jakikolwiek film przyrodniczy z Afryki, bardzo szybko nabiera dwuznacznych emocji na temat tego, co tam się dzieje. Szkoda, że tutaj nie pokazałem takiego zdjęcia, takiego obrazka z testu dla biologów, gdzie z ewolucji, gdzie były trzy obrazki pod rząd. Na pierwszym trzy żyrafy, dwie z długimi szyjami, jedna z krótką. I te długie jedzą, ta krótka nie dosięga. Na drugim dwie żyrafy żywe, jedna martwa, a na trzecim już tylko zostały dwie żywe żyrafy. I co to ilustruje? Czy teoria ewolucji według Darwina, według Lamarka i tak dalej? Szereg pytań, odpowiedzi do wyboru. Wszystkie przekreślone i student pod tym napisał. To dowodzi, że żyrafy są bez serca. No więc takie emocje i taki poziom zrozumienia niestety w tej chwili przeważa. Częst,
bardzo często dlatego, że tracimy kontakt z prawdziwą przyrodą, naturą i nie jesteśmy w stanie zaakceptować tego, jaką ona jest naprawdę, więc wyrywkowo do niej się odnosząc, tylko usiłujemy ustawić sobie całość tych działań. Jest wiele też organizacji walczących, tak zwanych walczących o prawa zwierząt, które narzekają na uciążliwość doświadczeń, ale ich prawdziwym celem nie jest ograniczenie cierpień, tylko likwidacja w ogóle doświadczeń. I ten aspekt, jak głębiej w nim pogrzebać, co zresztą udowodnię potem, ma często posmak religijny, gdzie rezygnuje się z jednej religii, a w zamian nieświadomie na ogół, choć bywa, że i świadomie, przyjmuje się założenia religijne innego systemu i zaczyna to być wojna religijna, a nie walka argumentów, co jest lepsze. Zacznijmy jednak od tego, że społeczeństwo jak najbardziej ma prawo pytać i wyrażać swoje zdanie i uczestniczyć w całym procesie legislacyjnym, ponieważ te badania są prowadzone za pieniądze społeczne i chociaż społeczeństwo nie do końca jest może świadome celów, a konsekwencji, to już nawet i naukowcy często nie są świadomi, to jednak ma prawo się odbyć demokratyczna debata, walka poglądów i ustanowienie jakiegoś prawa, które następnie będzie obowiązywało na tym terytorium. Aprobata doświadczeń na zwierzętach nie jest jakby najbardziej potężna. W całej Unii Europejskiej niewiele więcej niż połowa obywateli na pytanie, czy aprobuje doświadczenia na zwierzętach, odpowiada tak. Jeszcze jest to lekka przewaga, ale 3% to jest coś, co się może wahnąć w każdej chwili. Bardzo dużo jest negatywnych opinii, taki, że to jest godne ubolewania, potępienia, że bezsensowne w ogóle są te badania, że nic nie wniosły do nauki, że powodują straszliwe cierpienia, że używają kolosalnej liczby zwierząt i są bez przerwy powtarzane, te same doświadczenia są ciągle powtarzane, więc jest bardzo trudno jakby odpowiedzieć na wszystko, no zresztą jeżeli ten ktoś, kto to wypowiada, jest szczerze przekonany, to argumenty go nie zawsze przekonują. Naukowcy takich poglądów i tego, że społeczeństwo ma poczucie konfliktu etycznego, nie mogą ignorować. I mają obowiązek oczywiście po pierwsze wypracowywania metod coraz mniej inwazyjnych i coraz mniej uciążliwych dla zwierząt. To jest podstawowe w całym tym procesie, bo to poglądy ludzi są jednak drugorzędne wobec tego, czy zwierzęta cierpią, czy nie, a odpowiedź całkowicie, że nie cierpią w ogóle, oczywiście jest nieprawdziwa. Więc jeżeli choć trochę, to zawsze może coś zrobić, żeby cierpiały mniej. No i mają obowiązek i uczestniczenia w procesie wypracowywania prawa, a potem obowiązek przestrzegania tego, co uchwalono, nawet jeżeli im się to prawo bardzo nie podoba. Jest szereg pytań, które tu należałoby odpowiedzieć. Czy takie badania są wciąż jeszcze potrzebne, czy one coś wniosły w przeszłości, bo i to też jest kwestionowane, czy w ogóle kiedykolwiek badania na zwierzętach do czegokolwiek doprowadziły. Jak bardzo są te uciążliwe, spróbuję na to wszystko odpowiedzieć. To, co społeczeństwo przeważnie artykułuje
No, dowody to już inna sprawa, ale wypowiada to, to jest średnia taka w niepoinformowanej opinii publicznej twierdzi, że doświadczenia niewiele albo nic nie wnoszą. Wnoszą wiele cierpień zwierząt, zużywają ogromne liczby zwierząt i że takie badania w chwili obecnej są całkowicie, nie tylko całkowicie zbędne, ale, ale powinny być po prostu zakazane. I że gdyby zakazano tych doświadczeń, to cierpienie zwierząt summa summarum znacząco by się zmniejszyło. I to, to twierdzenie chciałbym zdecydowanie zakwestionować. To troszkę później. Po pierwsze, czy te badania są niepotrzebne? Otóż badania na zwierzętach rozpoczęły się jeszcze w epoce antyku. Hipokrates, częściowo aleksandryjska szkoła, gdzieś do drugiego, może nawet do IV wieku coś próbowano robić doświadczalnie na tych zwierzętach. Obserwowano też rannych ludzi i wyciągano pewne wnioski. Ale potem doświadczenia na zwierzętach, tak jak i krojenie ludzkich trupów, stało się zakazane i za takie czarodziejskie sztuczki można było na stosie wylądować. Więc raczej nic z tego nie miało miejsca. No, Wezalius tam pod koniec XVI wieku właśnie wykradał trupy z cmentarzy, żeby przeprowadzić sekcję i czegoś się dowiedzieć o ciele ludzkim. Do tego stopnia to było zakazane. Ale w zasadzie nie było doświadczeń na zwierzętach. I otóż przez jakieś 1300 lat niczego praktycznie nie dowiedzieliśmy się o organizmach zwierzęcych. To, co wiedzieliśmy w antyku, z tym weszliśmy w XVII wiek. W tym czasie i filozofia się bardzo rozwinęła, sztuka kilka razy ewoluowała, logika szalenie się rozwinęła. Wszystko to, co nie potrzebowało właśnie praktycznych doświadczeń na ludziach, na zwierzętach i ludziach też w końcu. Wszystko to natomiast pozostawało w stanie całkowitej stagnacji i niewiedzy. Medycyna była tylko zbiorem przepisów, co zrobić, gdzie przylepić plaster, jak tu boli, albo krótko mówiąc, do XVIII właściwie wieku nie było naukowych podstaw leczenia. I cały postęp, który obserwujemy, niesłychany, dokonał się w ciągu 200 lat. I twierdzę to z całą powagą, że nie jest on zależny wyłącznie od doświadczeń na zwierzętach. Absolutnie tak nie jest. Ale byłby niemożliwy bez doświadczeń na zwierzętach, bez zrozumienia, jak te organizmy niesłychanie złożone w strukturze działają. Także twierdzenie, że doświadczenia na zwierzętach nic nie wniosły, jest twierdzeniem z natury fałszywym. Co więcej, te w miarę jak doskonalą się metody, jak wymyślamy coraz nowe, czasami dużo mniej inwazyjne, dużo mniej powodujące cierpień niż poprzednio, a przynoszące więcej informacji, to ten postęp przyspiesza. I ja ze swojej dość długiej już kariery mogę śmiało powiedzieć, że w ciągu ostatnich 10 lat dowiedzieliśmy się więcej niż poprzednio w 50 lat. Że obecnie, jeżeli ktoś przez 5 lat nie czyta na jakiś temat, to jest kompletnie, ma przedatowaną wiedzę. Często, nawet częściej się zdarzają gruntowne rewizje niektórych poglądów biologicznych i medycznych w danej dziedzinie. Dlatego też po części publiczność jest zdezorientowana, to znaczy uważa, że
ta nauka sasmąci tylko i jakieś zupełnie dziwne rzeczy opowiada, a potem je same dezawuuje. Jest tu niezrozumienie jakby w drogi naukowej, gdzie nie udowadnia się nieistnienia czegoś, tylko postuluje pewną hipotezę i jeżeli potem fakty nie są spójne z hipotezą, to stwierdzi się, że tak nie jest, musi być jakoś inaczej. Jak jest następna hipoteza? Ale hipoteza jest zawsze tylko pewną hipotezą, to znaczy pewnym przybliżeniem, pewną myślą, pewną ideą, która tylko częściowo przylega do rzeczywistości. W związku z tym, no, tak jak różnica między przez Newtona i przez Einsteina opisanymi równaniami grawitacji. Newtona pasują do naszego świata, ale jak je rozszerzymy na świat albo atomów, albo galaktyk, to zaczyna to odstawać. Potrzeba sobie trochę innej definicji. To samo dzieje się w nauce, to znaczy przedefiniowujemy różne rzeczy na podstawie zebranych doświadczeń i ciągle to się rozwija. To jest przykład tego, jak to było 200 lat temu jeszcze. To jest czaszka z dziwnie wywierconymi otworami. Znajduje się w katedrze Otranto, gdzie znajduje się 813 czaszek chrześcijan ściętych przez Turków w XV wieku za to, że byli chrześcijanami, wobec tego uznanych za męczenników, potem błogosławionych, obecnie już świętych. I one są wystawione wszystkie w gablotach tam i uznawane były za relikwie. Otóż te otwory były zrobione specjalnym trepanem chirurga już po śmierci. Po tym, jak te czaszki już dawno były tylko po prostu kością. Po co? Ano dlatego, że jak to jeszcze w XVIII wieku w dziele Farmakopeja Uniwersalna opisano, proszek z kości świętych jest dobrym remedium na epilepsję. Więc trzeba było skądś zdobyć tego proszku i mielono te kości na proszek, żeby podawać ludziom i leczyć ich z epilepsji. Takie było lekarstwo na epilepsję 200 lat temu. Do tej pory nie uporaliśmy się z tym problemem do końca, ale postęp jest jednak kolosalny, także pojęciowy. Nikt nie próbuje wiercić w tych czaszkach dalej. Trzeba wspomnieć o wydłużeniu życia. W ciągu ostatnich 3-4 pokoleń śmiertelność dzieci spadła pewnie 20-krotnie. Życie wydłużyło się o 20 lat i nie ma właściwie metody czy też zmiany, która by na to wpłynęła, która po części chociaż nie bazowałaby na doświadczeniach na zwierzętach. I żywienie, i szczepionki, i cokolwiek weźmiecie tylko, to jest to. Co więcej, w tej chwili psy i koty żyją dwa razy dłużej niż 20 lat temu. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę. 14-letni pies, kot nie jest to w tej chwili taki ewenement, a to były pojedyncze przypadki, granice w ogóle opisywane 20 lat temu, a przeciętny pies czy kot żył lat 5, 7, 8, zależnie od rasy. Więc i te zwierzęta w dodatku mają opiekę w tej chwili lekarską na tym samym poziomie co ludzki, tylko płatną. Społeczeństwo tego nie funduje, tylko właściciele. I nowe metody wprowadzane są mniej więcej 2 lata po tym, jak zostały atestowane na ludziach, to są już używane na zwierzętach. Czyli to, co przetestowaliśmy na zwierzętach, pierwotnie na ludzi, wraca do zwierząt. Można
Zwierzęta dawniej, które miały zdegenerowane stawy biodrowe, no, było dwa wyjścia, albo je nosić, albo je uśpić. W tej chwili można wymienić staw biodrowy, także psu. Więc to, te doświadczenie, ten zasób doświadczeń, które zdobyliśmy, prowadząc badania na zwierzętach, porówno w tej chwili wraca do zwierząt i ludzi, przynajmniej do zwierząt towarzyszących, nie wszystkich zwierząt. Co więcej, jest tak, że wiedza naukowa jest jednością. Nie ma tak, że jest wiedza z badań na zwierzętach, wiedza z badań z czegoś innego, tu fizyka, tam chemia, to wszystko się ze sobą łączy. Po pierwsze, jak badano, kogo cytowali nobliści, a potem kogo cytowali ci, których nobliści cytowali, to się okazywało, że w tym drugim stopniu są już prace z całej nauki. Nie ma gałęzi naukowej, która nie byłaby cytowana, jeżeli praca dotyczy chemii, są i biolodzy, są i tak dalej. I odwrotnie, jeżeli w medycynie, to będzie i fizyk. Nauka stoi na bardzo szerokich podstawach, więc raz, że te podstawy szerokie wchodzą do badań na zwierzętach, a drugie, że z badań na zwierzętach wynikają rzeczy, które są ważne także dla innych dziedzin, choćby informatyki. Przecież choćby to takie pojęcie jak sprzężenie zwrotne powstało w badaniach na zwierzętach. W tej chwili bionika, naśladowanie różnych zwierząt, ich funkcji, aerodynamiki lotu chociażby, zbadanej w tunelach aerodynamicznych, różnych trików, które zwierzęta używają, żeby przy minimalnym nakładzie energii wytworzyć wielkie noszenia. Bo przecież z pierwszych obliczeń wynikało, że taki na przykład chrabąż to w ogóle nie powinien latać, tylko spadać jak kamień w dół, a lata. Stopniowo odkryto, jak to robi, wytwarzając wiry powietrzne, ale to, te, ta wiedza i te osiągnięcia z kolei wchodzą do innych dziedzin nauki. To jest wszystko ze sobą połączone. Czy moglibyśmy już skończyć z tymi doświadczeniami na zwierzętach? No, mamy jeszcze wiele problemów, których nie rozwiązaliśmy. Jeżeli nawet pominąć wkład w inne dziedziny nauki, to co nowotwór, to właściwie inny problem. Zaczynamy się orientować, że nowotwory to jest 100 czy 200 problemów, a nie jeden problem. I jest tak, w stosunku do niektórych, jak na przykład białaczek, osiągnęliśmy ogromny postęp. W stosunku do innych, jak rak trzustki, wydłużyliśmy życie z 2 tygodni do 2 miesięcy. Trochę mało. Glejaki mózgu, zwłaszcza u dzieci, to ciągle są straszni zabójcy. Te badania są po prostu nadciśnienie, degeneracja nerek i wątroby. Już nie mówiąc o chorobach psychicznych, choć niektórzy kwestionują. Ci sami ludzie, którzy mówią, że zwierzę niczym się nie różni od człowieka, potrafią powiedzieć w drugim zdaniu, że idiotyzmem jest badanie chorób psychicznych na zwierzętach, bo kto widział psychikę u zwierząt? No, dokładnie, to są te same osoby. Chodzi tylko o skuteczność argumentacji, o dyskredytację, a nie o rzeczywiste poglądy. A w ciągu ostatnich 30 lat odkryliśmy tylko jeden skuteczny i bezpieczny antybiotyk. A nowe wirusy i bakterie pojawiają się dużo częściej. Więc zwłaszcza przy takim zagęszczeniu ludzkiej populacji i takiej szybkości przemieszczania się po całym świecie, sytuacja epidemiologiczna jest bardzo napięta i wymaga opracowania coraz nowych metod. Ostatnio ebola, która co prawda jest wysoce śmiertelna, ale okazała się nie, nie,
nie bardzo chętna do rozprzestrzeniania się po świecie, nie bardzo zakaźna. No, nastraszyła ludzi więcej niż spowodowała szkód, chociaż jest to straszna choroba. Badania w tych kierunkach prowadzone także na zwierzętach są po prostu niezbędne. Ja przy tym sam rozumiem, że takie podejście stwarza konflikt wartości. Z jednej strony do pomocy, chęć pomocy ludziom i zwierzętom, zapobieżenia ewentualnym katastrofom, z drugiej zasada w miarę możliwości nie krzywdzenia nikogo, także nie zadawania śmierci, cierpienia, obejmująca też zwierzęta. Bardzo piękna zasada, tylko niesłychanie trudna do realizacji, jeżeli w ogóle możliwa, jak zaraz pokażę. Także z całego tego kontekstu wynika to, że to, co jesteśmy w stanie wypracować, to jakiś sensowny kompromis. Kiedy możliwe jest zachowanie przynajmniej najważniejszych badań przy maksymalnym zmniejszeniu uciążliwości dla zwierząt i przy nieuchronnej śmierci iluś zwierząt w doświadczeniach. Oczywiście te badania nie mogą być prowadzone bez żadnych ograniczeń i ten kompromis musi mieć postać prawa, to znaczy przepisów, jakich uczeni powinni się trzymać, żeby mieć świadomość nie tyle czystego sumienia, ile zgodności z prawem, to znaczy tego, że trzymają się tego, co społeczeństwo im dozwoliło. Jakie są obecne źródła tych sprzeciwów? Jeszcze 2-3 pokolenia temu nie był to aż taki problem. Po pierwsze, ludzie przestali mieszkać na wsi i hodować zwierzęta. Więc w okresie transformacji ustrojowej, w 1990 roku, na polskich polach pracowało ponad 2 miliony koni. Teraz właściwie nie ma koni pracujących w polu, a w ogóle koni w Polsce jest mniej niż 200 tysięcy. I tak dalej, i tak dalej. Nie ma gospodarstw, prawie nie ma gospodarstw, które by miały 2 krowy, świnie, parę kur i tak dalej. Albo się trzyma 100 krów, albo ileś świń, albo się sieje żyto, a mleko kupuje w sklepie i mięso też. A w domu ma się kota. I nic więcej. I ta zmiana jakby interakcji ze zwierzętami, wypadnięcie z szerokiego jakby doświadczenia społecznego interakcji ze zwierzętami, które są używane wyraźnie do różnych celów, do pracy, do pożywienia, wymycie ze świadomości, że kotlecik schabowy leżący ładnie zapakowany na półce, to też jest byłe zwierzę. Wszystko to sprawia, że szalenie jakby nierealistycznie podniosły się standardy. Często jest też mylenie etyki i estetyki, które to jest ugruntowane jakby w instynktach ludzkich, to znaczy instynktownie unikamy takich widoków jak lejąca się krew, kał, trup. To wszystko instynktownie wzbudza nas negatywne emocje, ponieważ w głębokiej przeszłości aż do teraz i teraz też pewnie często oznaczało to, że jesteśmy w niebezpieczeństwie. Jeżeli kogoś to spotkało, to nas może spotkać za chwilę. Więc ale z drugiej strony są zawody i służby, które muszą te emocje przezwyciężyć. Jeżeli by ratownik medyczny albo policjant drogowy na widok wypadku i leżących połamanych ludzi
reagował, o mój Boże, i uciekł, no to byśmy raczej go źle ocenili. A on by zareagował zgodnie ze swoimi naturalnymi emocjami. Więc ci ludzie muszą, chirurdzy na sali. Na salę chirurgiczną nie wpuszcza się laików z boku, bo by najchętniej zemdleli natychmiast na widok tego, co się tam dzieje. A dzieje się tam pomoc ludziom. Więc tych, no, z jednej strony ci, którzy zdecydowali się na te badania, muszą jakby postawić się obok tych emocji. Z drugiej strony nie ma się dziwić, co dziwić ludziom, którzy nie mają takich dylematów czy potrzeb, że te emocje mają, ale ci ludzie muszą zrozumieć, że to jednak nie każdy musi tak samo reagować. Zresztą no, mam doświadczenie z wieloma moimi kolegami, którzy na sali operacyjnej są chłodnymi i precyzyjnymi chirurgami, a poza tym mają w domu swoje koty i psy i szalenie je lubią. Oczywiście nie daliby nigdy im nic złego zrobić. Więc człowiek nie jest bardzo spójnym organizmem i dobrze. Trzeba też powiedzieć, że nauka nie ma zupełnie czystej karty, zwłaszcza jej początki. Luminarze fizjologii, takie jak Claude Bernard czy Magendie, działali w czasach, kiedy nie było znieczulenia żadnego. Powoli w ich czasach wchodził eter, ale wówczas na polach bitwy też operacje chirurgiczne polegały na tym, że człowiek, który miał zmiażdżoną nogę, był trzymany przez czterech, a piąty mu piłą ucinał. Ewentualnie dawano drewienko do ust, żeby zagryzł, albo dawano drewienkiem po głowie, żeby stracił przytomność. To był taki sposób. Więc to były czasy niesłychanie brutalne także dla ludzi. Ale oni zorientowali się, właśnie ci fizjolodzy, że nie ma naukowych podstaw medycyny i że należy je dopiero wytworzyć. I właśnie od nich tak na dobre rozpoczęło się, a to jest, mówimy o czasach 150-160 lat temu, rozpoczął się rozwój medycyny jako już nauki ugruntowanej na badaniach. Tyle, że nie będę szczegółów przytaczał, ale ich badania były naprawdę wiwisekcjami. Te zwierzęta cierpiały niewypowiedziany ból. I oni zdecydowali się, że mimo to będą je robili. Czy to poszło na marne? Nie. No, Bernard odkrył i wprowadził pojęcie homeostazy. To potem dało podwaliny pod teorię stresu. Zbadał rolę trzustki, wątroby, ślinianek. Opisał proces utleniania substancji w organizmie, zasady reakcji odruchowej, więc ogromnie dużo odkrył. Biochemiczne podstawy działania kurary, co było początkiem wiedzy o transmisji między neuronami a mięśniami, więc to nie były badania bez sensu, ale były to badania okrutne i to trzeba powiedzieć. Do tego musieli sobie uspokoić nieco sumienia poglądami Kartezjusza, który twierdził, że tylko człowiek ma duszę, a tylko dusza czuje, więc zwierzęta jak nawet wyją, to jest to coś takiego, jakby uderzyć dzwon i on się też odezwie, więc dźwięki o niczym nie świadczą. Cała taka ideologia, która dzisiaj jest także dla naukowców nieco zadziwiająca, nie mówię już, że absurdalna, ale jak daleko można było dojść, odejść od rzeczywistości, rzeczywistej rzeczywistości, jak to się mówi, od oczywistych wydarzeń i doświadczeń, aby zachować spójność poglądów. I
Niestety te poglądy kartezjusza dość szeroko były wówczas rozprzestrzenione i jakoś uspokajały sumienia. Ale dokładnie ręka w rękę z takim sposobem uprawiania nauki szedł właśnie antywiwisekcjonizm. Między innymi żona Claude Bernarda i jego córka były wzburzone tym, nie cierpiały tych doświadczeń. W końcu żona się rozwiodła z nim i założyła właśnie ruch antywiwisekcjonistyczny we Francji. W Anglii też pani, która była też feministką, Frances Power Cobble, bojowniczka o prawa kobiet, filantropka, bogata, która zetknęła się z takimi doświadczeniami w Europie, zaczęła pisać, poruszona o tym, jak to jest wygłaszać przemówienia o torturowaniu zwierząt i założyła jedno ze stowarzyszeń, które tych stowarzyszeń potem powstało wiele, ale one się zjednoczyły, tworząc to brytyjskie stowarzyszenie przeciwwiwisekcjonistyczne. Ale cóż ona napisała? Ona napisała, że doświadczenie na zwierzęciu jest grzechem. I nieważne, czy tych grzechów jest 100 czy 1, jeżeli się nie wytępi wszystkich grzechów, to grzech pozostanie. To jest pogląd całkowicie religijny, a nie etyczny czy jakiś zdroworozsądkowy. Nie dąży do ograniczenia cierpień, na ile to możliwe, tylko do wytępienia właśnie wszystkich doświadczeń. I niestety taki nieuświadomiony stosunek do całości problemu i taki cel przyświeca do dziś wielu organizacjom, które deklarują, że walczą o to, żeby poprawić los zwierząt w doświadczeniach. Naprawdę chcą, żeby te doświadczenia całkowicie zniknęły. To jest cytat właśnie z niej, ale Buław istnieje do tej pory, finansuje bardzo wiele działań w całej Europie. Tyle, że w 1947 roku utracił status organizacji pożytku publicznego, ponieważ rząd Wielkiej Brytanii stwierdził, że osiągnął swój cel, to znaczy nie ma już wiwisekcji. Nie ma cięcia zwierząt na żywo w celach doświadczalnych. To, co się dzieje obecnie, jest doświadczeniem na zwierzęciu w narkozie, znieczulonym, jakkolwiek. W związku z tym odebrał im prawo czy status organizacji pożytku publicznego, czego oni nie mogą przeboleć dotąd. Ale jak widać, w społeczeństwie, które jest rozwinięte i wrażliwe na te problemy, możliwy jest jakiś racjonalny stosunek do całości. Ani nie pozwolenie na wszystko, ani nie odrzucenie wszystkiego. Teraz wracając do pytania, czy liczba zwierząt używanych do doświadczeń jest ogromna. Na całym świecie nie jest to dobrze znana liczba, ponieważ nic nie wiemy o tym, ile się używa zwierząt w Chinach, w Indiach, w Rosji, w Japonii. Te kraje nie podają żadnych statystyk. Ale ocenia się, że jest to 50 do 100 milionów zwierząt. W tym w Unii Europejskiej 12 milionów rocznie i w każdym z największych krajów są to miliony zwierząt. Czym bardziej rozwinięty cywilizacyjnie, czy bogatszy kraj, tym więcej robi doświadczeń na zwierzętach, niezależnie od tego, że na przykład w Wielkiej Brytanii, przodującej tutaj, ruchy antywiwisekcjonistyczne istniały od 100 lat. One się przyczyniły do pewnego kompromisu, ale bynajmniej nie zdołały tych doświadczeń zniszczyć. To samo Niemcy i tak dalej. Europa Wschodnia cała, poniżej miliona zwierząt, w tym Polska
W 2013 roku 200 tysięcy, a teraz już mniej poniżej tego i systematycznie te liczby spadają. Weszliśmy w transformację z mniej więcej milionem zwierząt używanych do świadczeń. W tej chwili jest 15% tego 20%, a liczba prac naukowych opartych o doświadczenia na zwierzęta jest 10-krotnie większa. Więc widać, że rozwój techniki, finansowania i też świadomości, bo przecież mamy prawo dotyczące doświadczeń na zwierzętach już od kilkunastu lat i ostatnia, poprzednia ustawa była jedna z najlepszych w Europie. Więc wszystko to sprawiło, że bardziej racjonalnie tymi zwierzętami gospodarujemy i że w miarę możliwości to robimy, ponieważ zwierzę to jest tylko jeden niewielki element całego doświadczenia. Jak się przeliczy całość sytuacji, utrzymanie budynków, ludzi, elektryczność, odczynniki, koszty publikacji i tak dalej, to się okaże, że co jedna mysz to 10 do 30 tysięcy złotych nakładu. Więc nie można tak sobie zwiększać liczby zwierząt, jeżeli się chce mieć efekty, a nie tylko martwe zwierzęta. I tak się nie dzieje nigdzie. A te kraje, które mają tak wysokie liczby, są zaangażowane w ogromną liczbę badań i kładą na to kolosalne pieniądze, których my nigdy nie obejrzymy. A teraz, jeżeli tak się przeliczyć, to bardzo ostrożnie licząc, ta liczba zwierząt użytych w każdym z tych krajów Unii jest mniej więcej 20-krotnie mniejsza niż liczba ludzi tam mieszkających co roku. Czyli tak jakby co 20 lat zrównywała się liczba ludzi mieszkających i liczba zwierząt, które zostały użyte do doświadczeń. Co można jeszcze ująć tak, że każdy obywatel bogatego państwa Unii Europejskiej jest odpowiedzialny o maksymalnie za śmierć 4 zwierząt doświadczalnych w ciągu całego swojego życia. 4. To jest, niektórzy mówią, że to nawet przesada jest, a w Polsce co drugi obywatel jest odpowiedzialny za wzięcie na swoje sumienie śmierci jednego zwierzęcia. Taka jest proporcja badań u nas do badań w rozwiniętych krajach. I teraz, co to są za zwierzęta? Połowa ludzi, czy połowa tych zwierząt to są myszy, więc jak ktoś miał 4 zwierzęta na sumieniu, to 2 to będą myszy, a 3 na pewno szczur. Co do 4 to już jest bardziej rozbite, albo jednodniowe kurcze, albo rybka taka mała, danie opręgowane, bardzo popularne w badaniach, którego akwaryści w ogóle nie zauważają, jak umrą albo się urodzą, a naukowcy muszą się z każdego wyliczać. I tylko mniej więcej 10% to jest co, mniej więcej jedna osoba na 10 tysięcy musi się zgodzić na to, że przez całe życie weźmie na swoje sumienie jednego psa, jednego kota albo jedną małpę. To są te najbardziej problematyczne zwierzęta. Jedna na 10 tysięcy. Raz na całe życie. Przy czym liczba tych użytych na przykład kotów i psów stale spada. To jest w Unii Europejskiej widać, jak w ciągu 30 lat z około 200 tysięcy psów ta liczba w doświadczeniach spadła do mniej więcej 70 i kotów też trochę mniej. Jednocześnie w Anglii co roku po sezonie wyścigowym usypia się 100 tysięcy psów greyhoundów,
które za słabo biegały, żeby dalej biegać i coś wygrać, albo nie nadają się na reproduktory, nie ma co z nimi zrobić, to się usypie. I to jest przyjęty styl życia w społeczeństwie, które jest bardzo wrażliwe na krzywdę zwierząt. A tu jest przykład z kolei takiej nieuczciwości intelektualnej. Petycja Lex Nova w czasie ostatniej legislacji, kiedy tam przeciwnicy naukowców walczyli o to, o pewne zapisy, i ukazała się petycja, którą podpisało prawie 50 tysięcy ludzi organizacji Lex Nova. Petycja jest jak petycja, no, wymienia różne zastrzeżenia, mniej więcej logicznie i ze wszystkimi można się zgodzić, ale jest poprzedzona czymś takim. Wczoraj schronisko, jutro laboratorium. Nie dla eksperymentów na zwierzętach bezdomnych. Podpisz petycję. W Polsce od 15 lat zabronione jest eksperymentowanie na zwierzętach bezdomnych. Liczba doświadczeń na psach to jest kilkanaście na co dni, nie każdego roku. Wszystkie z hodowli. Ten obrazek nie pochodzi z żadnego laboratorium, tylko oczywiście ze schroniska dla bezdomnych zwierząt. Więc jest to świadome czarny PR, podziałanie na emocje tak, żeby ludzie kliknęli podpisuję, nie czytając już przeważnie dalej, przekonani, że robią dobrze, że bronią tych biednych zwierząt, tych piesków przed naukowcami, kiedy nic takiego nie miało miejsca. Podobnie to jest z Gazety Wyborczej, zdjęcie ilustrujące pewien artykuł, cieniutko u dołu podpisane pies z rosyjskiego laboratorium, potem już to zniknęło nawet też w dalszych publikacjach. I co my tu widzimy? Wygląda na to, że jest jakieś strasznie poszkodowane. Tymczasem on po pierwsze jest na bieżni, takiej treningowej. Po drugie ma maskę, która kontroluje przepływ powietrza, to znaczy można zebrać gazy i stwierdzić, ile dwutlenku węgla wydzielił, więc jaki ma metabolizm. Nie wiem, pewnie jeszcze można inne rzeczy z tym robić, ale podstawowe zadanie jest takie. W takich maskach i na oczywiście innych, większych i na większych bieżniach trenują wszystkie polskie konie wyścigowe przed wyścigami, żeby można się było dowiedzieć, czy one są w odpowiedniej kondycji, czy nie. I jeżeli nie są, to się nie wypuszcza na tor, bo by padły, czy by zostały poszkodowane. Więc zresztą jak popatrzeć się na ogon tego psa, to on jest tak wesoło dość podniesiony w górę. Więc najwyraźniej ta sytuacja mu nie przeszkadza. W sumie trzeba jednak oka specjalisty, żeby jakby rozkodował całą tą sytuację, a większość ludzi po prostu, no serce im się łamie, jak widzi coś takiego. A problem jest ze ssakami naczelnymi i ta dyrektywa bardzo się do tego z uwagą odnosi, wielkie ograniczenia wkłada. Znowu Wielka Brytania przoduje w tych doświadczeniach i Francja. W całej Europie Wschodniej jedynie Węgrzy prowadzą doświadczenia na mniej więcej 20 makakach rocznie, co jest świadectwem tego, że w całej Europie Wschodniej nauki nawet się nie zbliżają do zastosowań wiedzy biologicznej do medycyny, bo to wtedy najbardziej są potrzebne badania na naczelnych, żeby do końca zweryfikować to, cośmy osiągnęli na myszach, szczurach i tak dalej, i tych rybkach. W każdym razie w Polsce od wielu lat nie prowadzi się badań na naczelnych. A z kolei jak się mają te liczby, ja już pewnie powinien, tak. Rocznie na całym świecie ile ryb zjadamy, to nikt oczywiście nie policzy, ale największych tych jest co najmniej 200 miliardów, drobiu powyżej 100 miliardów, świń miliard, bydło 100
milionów, to wszystko, tylko bydła zjadamy tyle, ile używamy wszystkich zwierząt laboratoryjnych na całym świecie i to tak z przesadą liczonych. A te zwierzęta to właśnie rybki, myszki czy szczury. Więc nijak się to ma do tego. W Polsce na przykład, w której się te 100 tysięcy czy 200 tysięcy zwierząt używa do doświadczeń, zabijamy ponad miliard kur rocznie, 17 do 25 milionów świń i tak dalej, i tak dalej. Psów mamy w schroniskach ponad 500 000. To jest też, powinno obciążać jakby sumienia tych, którzy psy trzymają, bo to jest jak najbardziej no, straszne, co się tam dzieje. Niezależnie od tego, jakby dobry był personel i co chciał zrobić. No i teraz to w porównaniu z tymi czterema zwierzętami na całe życie przeciętny Europejczyk zjada kilka tysięcy innych stworzeń i nad tym się bardzo nie zastanawia. I przy czym jest to akcja jednorazowa, natomiast wiedza uzyskana z doświadczeń jest rzeczą trwałą. Mało kto wie, że w każdym mieście żyje mniej więcej tyle szczurów, co i ludzi i że żeby w ryzach utrzymać tą populację, zabijamy mniej więcej tyle, ile liczy populacja. Czyli w Warszawie trujemy w dość bestialski sposób milion do 2 milionów szczurów rocznie. Więc relacje ludzi ze zwierzętami to nie jest tylko relacja do psa i kota. To jest wiele innych relacji, które w ogóle nawet nie wchodzą w sferę naszego oglądu. Nie zastanawiamy się nad tym. Także oranie pola to jest coś, co likwiduje 90% gryzoni metodą brutalnego przeorania ich pługiem, zawalenia. I to jest jedna z deklarowanych celów orki w polu. I wtedy po prostu nie do obliczenia liczby gryzoni giną. Czyli nawet jak się jest wegetarianinem tylko, to też to sumienie nie jest tak do końca czyste. Nawet jak obliczyć, ile zjadają psy i koty, to okazuje się, że z tych zwierząt hodowlanych mniej więcej 20-25% to zjadają nasze psy i koty, ponieważ na przykład koty są obligatoryjne, nie mięsożerne. My możemy zjeść 10 deko mięsa dziennie albo mniej i nam wystarczy. Kot musi zjeść te 15-20 deko, bo to jest jego całe pożywienie. W związku z tym nawet nie wiemy, ile istot skazujemy na śmierć, trzymając psy i koty i tak dalej. Czyli samo uśmiercenie do celów badań naukowych w społeczeństwie tak działającym nie powinno budzić zgrozy, gdyby to społeczeństwo dobrze przemyślało, na co się tak w ogóle godzi. Problemem jest oczywiście cierpienie, a z drugiej strony nierozwiązane problemy etyczne. Najtrudniejsze problemy, jakie w nauce wzbudzają, znaczy w naukowcach, jakie wzbudzają to, co muszą zbadać i jak, to są badania mechanizmów bólu. Chociaż duża część tych badań polega na badaniu progu bólowego, to znaczy podprowadzanie bodźca do stanu, kiedy zwierzę po raz pierwszy poczuje ból. Więc jest to ból bardzo lekki. Wtedy może zareagować i skończyć kontakt z czymś tam i już bólu nie czuje więcej. Ale ból chroniczny na przykład, to jest inny rodzaj bólu i tutaj nie ma lekkiego wyjścia, chociaż każdy, kto miał zapalenie stawów i to przez 3 dni cierpiał, wie, że jest to szalenie uciążliwe, ale to nie niszczy osobowości, powiedzmy, chociaż to nie jest polecane jako styl życia, powiedzmy. Więc
Dalej postępowania po zawale serca, okres pooperacyjny, po wszelkie, pierwsze 3 dni po każdej operacji, silny stres, nowotwory. To wszystko są ciężkie jakby przypadki, które badamy, dlatego że wnosi to ogromnie wiele zarówno do medycyny ludzkiej, jak i zwierzęcej. W tej chwili jest ogromny problem taki na przykład, że łatwiej jest zbadać pewne leczenie, terapie nowotworowe dla ludzi niż dla psów, ponieważ używanie psów, które właściciel przyprowadził i zgodził się, żeby eksperymentalną terapię im zastosować, bo już nie ma innego wyjścia, jest naprawdę nielegalne. Nie jest to dozwolone, bo pies się nie zgodził. To co, że właściciel się zgodził. I to jest, doszliśmy do miejsca, gdzie te przepisy są na szkodę tym zwierzętom. Ponieważ niektóre środki inaczej działają oczywiście na psach, na psy niż na ludzi. Więc to musimy jakoś zbadać. A co, wywoływać raka u zdrowego psa? Jeszcze dużo bardziej niemoralne. No dobrze. Ja bym na tym etapie jakby zamknął swoje przemówienie, czekając na pytanie od Państwa i w razie czego dodając jeszcze jakieś informacje. Dziękuję.